Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj taki film troszeczkę gadanina. Chciałem nagrać film o X-Toolu jako takie jakby podsumowanie dwóch poprzednich filmów, ale żeby nie było takie nudne, żeby nie opowiadać tylko o X-Toolu, postanowiłem, że nagram dla Was film w stylu bardzo drogi laser, jakim jest X-Tool S1, kontra tańsze lasery o standardowej, że tak powiem, obudowie. Jako, że już sporo takich laserów przetestowałem, mam mniej więcej pojęcie, jak to wygląda, jakie są różnice i przede wszystkim tutaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy warto dopłacać do tak drogiego lasera. Zapraszam na film. No dobra, a więc tak słowem wstępu, to oczywiście o tej maszynie były już aż dwa filmy, czyli pierwsze to parametry, budowa, funkcje i tak dalej, a drugie to zastosowanie w praktyce. Kto oczywiście chce, wystarczy wejść na mój kanał i sobie zobaczyć. Przypomnę tylko, że mówimy tutaj o laserze X-Tool S1 o mocy 40 W. Natomiast na swoim kanale przetestowałem już dużo laserów od 5 do 36 W, z autofokusem, bez autofokusu, z pompkami powietrza, bez, z przystawkami rotacyjnymi, no naprawdę sporo tego było. I słuchajcie, po pierwsze, tak jak mówię, ten film chciałbym, żeby był ale takim podsumowaniem, plus nie, żeby był tylko taki nudny o X-Toolu, bo nie każdego ten laser w ogóle interesuje, tylko ogólnie o tym, czy warto dopłacać do droższego lasera. Dodatkowo też dostałem maila od pana Bartłomieja z zapytaniem właśnie o tą maszynę, czy się opłaca i tak dalej, o jego zapotrzebowaniach. Tutaj Bartku, przepraszam, nie odpisałem ci oczywiście, ponieważ no ja mnóstwo dostaję takich maili, typu jaką wkrętarkę, jaką szlifierkę wybrać, w jaki system wejść. Musicie mi wybaczyć, ale po prostu jak ja bym miał na to wszystko odpisywać, to no nie miał bym nawet czasu nagrywać na YouTube'a, także no na 99% takich maili niestety nie odpisuję, musicie to zrozumieć. Staram się Wam pomagać w komentarzu, jeżeli potrafię, jeżeli mam czas. Dobra, ale zamykając ten temat. Słuchajcie, podstawowa rzecz jest taka. Mamy tutaj X-Toola S1 40 W, który kosztuje w zestawie, jaki ja otrzymałem, czyli tu jest pompka powietrza, tam ona gdzieś stoi, i ten duży plaster miodu. I to kosztuje aż 10 tysięcy złotych. Natomiast lasery, słuchajcie, zależnie oczywiście czego potrzebujecie. Jeżeli potrzebujecie laser tylko do grawerowania, nie interesuje Was za bardzo wycinanie, to tak naprawdę zadowoli Was laser nawet 10 czy nawet 5-watowy. I te maszyny bez Air Assist, bez plastra miodu kupicie nawet za 2000 zł i mniej. I tu jest przepaść potężna, zarówno oczywiście, jeśli chodzi o to, co ten X-Tool nam oferuje, jak i w cenie. I jeżeli chcecie sobie jakoś tam hobbystycznie, dla siebie, dla znajomych, jakieś gadżety robić, grawerować, to oczywiste jest, że wystarczą Wam, nie wiem, wystarczy Wam 10-watowy laser za 1,5 czy 2000 zł. I tutaj nie ma o czym dyskutować, wybierzcie sobie ten tańszy laser. Aha, właśnie, propos jeszcze, tutaj X-Tool oczywiście mi nie zapłacił nic, żebym, nie wiem, ja jakoś ten laser chwalił, wychwalał, zresztą już powiedziałem Wam chociażby, że wybierzcie tańszy, jeżeli nie potrzebujecie nic tam profesjonalnego robić, żeby była jasność. Po prostu, jako że dużo laserów przetestowałem, to tutaj Wam powiem co i jak, a X-Tool mi tutaj nic nie zapłacił za jakąś tam reklamę. Dobra, wracając. W takim wypadku, tak jak mówię, możecie wybrać dużo tańszy laser. Natomiast tutaj akurat mamy 40-watowy model, jest też 20. I powiedzmy, że potrzebujecie lasera, który po pierwsze bez problemu przetnie sklejkę, znaczy no nawet jakąś grubszą sklejkę, i potrzebujecie, powiedzmy, coś już na nim zarabiać. Bo jakby oczywistym jest, że nikt nie kupi lasera za 5, 6, 10 tysięcy, żeby tylko sobie coś tam, dwa zdjęcia wygrawerować. Więc często tutaj już w grę wchodzi jakiś delikatny zarobek na tych maszynach. Więc wypadałoby takiego X-Toola 40-watowego przyrównać do chociażby laserów o podobnej mocy i mniej więcej zbliżonych parametrach. Słuchajcie, na rynku jest sporo laserów, które mają 36, co prawda, nie 40 watów, ale już nie przesadzajmy, 36-40, postawmy tutaj znak równości, taki troszeczkę w cudzysłowiu. I jak wygląda cena tych maszyn. Słuchajcie, lasery 36-watowe zaczynają się gdzieś tak od 4000 zł. Ja wiem, że gdzieś znajdziecie na stronach producenta taniej, typu, nie wiem, 3300, 3600, ale pamiętajcie, że wtedy często jak one idą z Chin, to doliczą Wam cło i VAT i wyjdzie Wam nawet jeszcze więcej. Więc zaczynają się od około 4000, ale to są często golasy, czyli na przykład bez pompki powietrza, bez plastra miodu, lub po prostu nie są to jakieś zaawansowane lasery, czyli nie macie autofokusa, nie macie ruchomej osi Z. Natomiast lasery, które są fajnie wyposażone, które mają autofokus, które mają ruchomą oś Z, no to jest coś w stylu 6000. Więc powiedzmy sobie, że wyjściową cenę za dobry laser, dobrej marki, z dobrymi funkcjami, parametrami, to jest około 6000. No a ten X-Tool kosztuje 10, czyli ciągle dużo i jednak jakby nie było więcej, tak? No 4000 zł jest to naprawdę spora różnica. Okej, mamy tutaj autofokus, mamy to wszystkie te gadżety typu pozycjonowanie, mamy możliwość grawerowania na zaoblonych przedmiotach, ale jest to ciągle 4000 więcej. No dobra, ale teraz przejdźmy do kwestii, gdzie tak naprawdę możemy zgubić tą różnicę w cenie, jeśli chodzi o 10 a 6 tysięcy kontra
zwykły laser. Zwykły laser cały czas, jak tu mówię, to mam na myśli klasyczną konstrukcję ramową, bo wiadomo, tutaj jest zamknięta obudowa i tak dalej. No dobra, więc tak, może pierwszą rzecz, jaką warto powiedzieć, to jest oprogramowanie. Mamy do wyboru tak naprawdę do każdego lasera laser Gerbel, który jest darmowy, i mamy też Lightburna, który jest płatny. Ja laser Gerbel po prostu nie wiem, nie przekonam się chyba do tego programu w ogóle, jak już to tylko Lightburn, ale Lightburn jest płatny. Macie 30-dniowego triala, potem musicie zapłacić. Koszt takiego Lightburna to 260 zł. Nie jest to dużo, ale trzeba to wziąć pod uwagę, że doliczyć. Natomiast tutaj mamy aplikację Creative Space od Xtoola i jest ona darmowa. I teraz tak, ja odkąd mam ten laser, żeby nie było, Lightburn jest dużo bardziej zaawansowany i bardziej jakieś tam naprawdę takie profesjonalne rzeczy zrobicie w Lightburnie. Natomiast ja odkąd mam Xtoola, używałem tylko Creative Space i powiem szczerze wam, że nawet go nie skonfigurowałem z Lightburnem. Jeszcze nawet on nie jest do Lightburna dodany u mnie, bo nigdy nie miałem takiej potrzeby. Mało tego, w Creative Space oczywiście wykorzystacie wszystkie funkcje tego lasera, jak pozycjonowanie, ruchoma OZ i tak dalej, i tak dalej. I jest to za darmo. Także do takich rzeczy, według mnie, zdecydowanie wystarczy wam darmowy Creative Space. Natomiast jeżeli chodzi o typowo budowę lasera, no to tutaj przechodzimy do największej różnicy, czyli tutaj mamy laser w zamkniętej obudowie, mało tego, który otrzymał certyfikat klasy pierwszej, czyli chodzi tutaj oczywiście mi o ochronę naszych oczu. I słuchajcie, ja sobie tylko tutaj, czekajcie, wyciągnę, żeby wam powiedzieć teraz ważną kwestię. Żeby była jasność, do każdego lasera, jaki kupujecie, otrzymujecie w zestawie okulary ochronne. I tak, fajnie, tylko jest ważna sprawa. Ja jak otrzymałem pierwszy laser, na szczęście, słuchajcie, trafiłem na takie forum zagraniczne typowo o grawerkach laserowych. Możecie sobie to znaleźć w Google. Tam jest temat na forum bardzo dużo wielostronnicowy i są poruszane kwestie bezpieczeństwa i okularów. No i tam robili badania i okazuje się, że okulary z zestawu no niestety nie spełniają żadnych certyfikatów i tam są polecane okulary i ja takie okulary sobie kupiłem. Słuchajcie, ja nigdy nie korzystałem z okularów, które są dołączone w zestawie. Jest ogólnie kilka rodzajów tych okularów i one są do odpowiednich laserów. Ten jest, jak widzicie, do lasera o długości wiązki 180-532 i tutaj to wszystko, co jest na tych laserach, na tych okularach, przepraszam, wybite, to ma odpowiednie certyfikaty. I mamy tutaj pewność, że te lasery, że te okulary ochronią nas przed tym, co trzeba czekać. One gdzieś jeszcze miały jakiś certyfikat wybity chyba, czy tylko to na szkle? Nie wiem, tylko chyba na szkle. Tak czy inaczej, takie okularki ja kupiłem, zamówiłem je ze Stanów i kosztowały mnie 300 zł. I ogólnie, jako że nie mam jakiejś tam aparatury pomiarowej, nie wysyłałem ich do żadnych laboratorium, to powiem wam, że od razu widać różnicę, ponieważ jak założycie te z zestawu, to te z zestawu nie wycinają całego światła, jakie tu laser odbija. Jak założycie okulary zestawu, widzicie odblaski w laserze, które się gdzieś tworzą, a te okulary wycinają totalnie wszystko, nie widzicie w ogóle nic. Także jest to na pewno różnica. No i teraz tak, możecie oczywiście, ja nie mówię, że coś się stanie na tamtych okularach zestawu, no ale wzrok jest jednak jeden, a taka wiązka potrafi wyrządzić nieodwracalne szkody. I teraz tak, możecie kupić sobie takie okulary, to macie dodatkowe 300 zł, no ale macie ciągle jedne okulary, jakby nie było, tak? I teraz tak, jeżeli chcecie coś z kumplem, robicie jakiś projekt, no to kumpel albo ryzykuje na tych zestawu, albo musicie mieć co najmniej dwie pary takich okularów. A co jeżeli grawerujecie na przykład w jakimś pomieszczeniu, gdzie mogą wpaść wasze dzieci? No robi się problem, tak? Tutaj po prostu zamykacie obudowę i wszyscy, że tak powiem, dookoła są bezpieczni. I to jest w zasadzie bardzo ważna sprawa, już pomijając nawet te 300 zł. No ale dobra, powiedzmy, że 300 zł trzeba dorzucić. Lightburn około 260, tutaj około 300, to już jakieś tam ponad 500 zł musimy dorzucić. A kolejną sprawą jest właśnie zamknięta obudowa i odciąg. Jeżeli trafiliście na ten film i kupujecie, myślicie o kupieniu lasera po raz pierwszy, to pamiętajcie, że tymi maszynami praktycznie bez jakiegokolwiek odciągu, obudowy, własnoróbki, kupnego i tak dalej, no praktycznie nie da się pracować, to trzeba być szczerym. Grawerowanie nie jest takie tragiczne, nie wydziela aż tak dużo dymu. Przecinanie sklejki wydziela od groma dymu, jest potężna zadyma. Natomiast grawerowanie też wytwarza bardzo nieprzyjemny zapach jednak przypalonego drewna, który się długo utrzymuje. I teraz słuchajcie, w mieszkaniu nie ma żadnych szans. Jeżeli w ogóle macie żonę, dziewczynę, to wierzcie mi, że was pogoni z tą maszyną na drugi dzień praktycznie, jeżeli nie będziecie mieli żadnego odciągu i tak dalej. Natomiast nawet jeżeli
macie warsztat, garaż i tam chcecie to robić, to też to nie ma sensu, bo będziecie mieli zadymę, słuchajcie, totalną. Mało tego, jeżeli będziecie przecinać sklejkę, pamiętajcie, że w warstwach sklejki jest klej, który przy przecinaniu oczywiście jest szkodliwy, trujący, a też chodzi przede wszystkim o nasze bezpieczeństwo. No i dobra, jak wygląda kwestia obudowy? Słuchajcie, możecie kupić szmacianą taką obudowę, w sensie ona jest z takiej, wiecie, tej takiej folii i zwykła rama z takich rureczek cienkich. Ja taką kiedyś obudowę miałem. Taką obudowę kupicie już za jakieś 350-400 zł. Natomiast jakieś lepsze obudowy z tworzywa, z pleksy, takie solidniejsze, stabilniejsze, no to jest 600 do nawet 1500 zł. I teraz kwestia jest taka, że to są, wiadomo, obudowy uniwersalne, no to jest taka cała konstrukcja, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Natomiast na przykład ja, jak miałem tą szmacianą obudowę, to wszelkie mocniejsze lasery, które mają już troszeczkę większą ramę, tam się po prostu nie mieściły, więc trzeba kupić większą obudowę, to też trzeba pamiętać, które przeważnie są automatycznie też i droższe. Kwestia szczelności. I druga sprawa, z tą moją szmacianką nie było najgorzej, nie była 100% szczelna, ale delikatny tam zapaszek gdzieś tam się wydobywał. Tutaj jest to naprawdę fajnie rozwiązane, słuchajcie, no tutaj w cenie macie po prostu zamknięty laser, z tyłu macie, tam mniej więcej za tą pompką powietrza, z tyłu macie wbudowany wentylator, rura jest oczywiście w zestawie, ja to podłączyłem, działa, wentylator jest wystarczająco, wypycha, nie ma smrodu, jest wszystko fajnie i to jest naprawdę taki troszeczkę game changer, jak to się mówi z angielskiego, no to naprawdę robi robotę. Oczywiście możecie zrobić samoróbkę. Ja sam miałem taką samoróbkę. Słuchajcie, cztery płyty meblowe, jedna, druga, trzecia, na górze czwarta, stary okap, który możecie dostać za darmo. Płyty meblowe, wszystko możecie dostać za darmo. Jeżeli dostaniecie to, zdobędziecie w jakiś sposób, to spoko, nie musicie nic wydawać. Ja miałem tak, że tutaj góra była wiecznie otwarta i niestety ten smród się ciągle wydobywał. Trzeba byłoby to zrobić 100% zamknięte. Natomiast jeżeli nie macie, chcecie, żeby to było ładne, zrobić z jakiejś sklejki, jakieś, wiecie, zawiasy, wentylator, rura. Jeżeli na to wszystko policzycie pieniążki, no to też jednak troszeczkę złotych wyjdzie, a też te samoróbki często są duże, jednak zajmą Wam dużo więcej miejsca w warsztacie. No i właśnie, nawet licząc tak po kosztach, czyli Lightburn jakieś 250-260 zł, tam zależnie od kursa, bo go się w dolarach kupuje, takie okulary około 300 zł, no to mamy dodatkowo jakieś tam 550-600 zł, sobie zaokrąglimy. No i obudowa, no najtaniej, no mówię 350 plus jakaś wysyłka, to już robi nam się 1000 łącznie. Natomiast jeżeli lepsza, porządna obudowa, no to i tego kawałka będzie trzeba doliczyć, czyli łącznie byśmy mieli jakoś 1500. Wtedy, jeżeli doliczymy do lasera, który wyjściowo kosztuje 6000 zł, 1500, no mamy już 7500, a ten X-Tool kosztuje 10, tak? Czyli mamy już 2500 różnicy. Ciągle duża. Oczywiście pamiętajcie, że ciągle tutaj mówimy o kimś, kogo po prostu stać na taki laser za 10 tysięcy złotych, bo no nie każdy w ogóle ma ochotę wydawać tak dużo za laser, może mu się to hobby nie spodoba, może mu się biznes nie powiedzie, więc woli oczywiście wydać mniej. Raczej tu mówimy o osobach, które po prostu mają taki budżet i zastanawiają się, czy wybrać tak drogi laser, czy troszeczkę tańszy. No i mamy, mówię, różnicę już około 2,5 tysiąca złotych, czyli już stosunkowo niewielką, szczególnie jeżeli maszyna miałaby zarabiać na siebie. No i właśnie, tutaj wchodzi teraz taki aspekt, tak jak mówię, gdzie jeszcze można tak jakby zniwelować tą różnicę jakimiś plusami tego lasera, no to jest to, że można powiedzieć, że stracicie mniej pieniędzy na zniszczony materiał. Dzięki temu super pozycjonowaniu, on jest naprawdę bardzo precyzyjny, ale tu nie będę się powtarzać, odsyłam do poprzedniego filmu o tej maszynie. Możecie po prostu, jeżeli nie wiem, dostaniecie jakieś koło z drewna, ze sklejki do wygrawerowania i musicie sobie zrobić jakąś próbę, żeby idealnie w tym kole wygrawerować, no to może być tak, że będziecie musieli zużyć jakąś swoją sklejkę, żeby najpierw zrobić próbę, żeby super to dobrze po prostu wypozycjonować. Natomiast tutaj praktycznie Wam się to uda od strzała. To jest bardzo proste, ja to już pokazywałem, nie będę się powtarzać, więc można powiedzieć, że tutaj jest dużo mniejsze ryzyko utraty jakiegoś dodatkowego materiału na próby. To są oczywiście grosze, jeżeli w normalnym laserze dojdziecie do sprawy, pewnie też Wam to fajnie pójdzie, ale warto zauważyć też taką kwestię. No i na koniec jeszcze bym powiedział właśnie, te wszystkie rzeczy, które ma ten X-Tool i które tak fajnie pracują w tym Creative Space, powodują przede wszystkim potężną oszczędność na czasie. No a chyba wiadomo, że w tych czasach czas to pieniądz. Troszeczkę masło maślane mi wyszło, ale doskonale wiecie, o co chodzi. Jeżeli jeszcze w dodatku macie na tym zarabiać, robić jakąś tam pracę taśmową, oczywiście też nie mówimy to o nie wiadomo jak dużych, wiecie, jak dużej produkcji, no bo to jest tylko ciągle laser diodowy. Oczywiście da się na tym fajne pieniążki jakieś tam zarobić. Osobiście nie próbowałem, ale po prostu wystarczy wejść, słuchajcie, nie wiem, na nasze Allegro i zobaczyć za ile i jak potrafią ludzie dużo sprzedawać jakichś takich malutkich gadżecików z lasera i im to nawet fajnie chodzi.
schodzi. Także oszczędność czasu i powtarzalność tej pracy, no to zdecydowana to już jest przewaga tego X-Toola, mimo że tutaj fizycznie nie mogę Wam powiedzieć, ile zaoszczędzimy pieniążków, no to doskonale wiecie, o co chodzi. Na koniec jeszcze powiedzmy o ważnej kwestii, to o tym, że oczywiście ten laser też ma jakieś ograniczenia i właśnie jego największą wadą w stosunku do normalnych ramowych laserów jest coś, co ogólnie jest jego największą zaletą, że tak powiem. Czyli największą jego zaletą jest to, że jest w zamkniętej obudowie, jest ochrona wzroku, jest fajny odciąg i tak dalej. Ale też niestety jest to jego wada, ponieważ jeżeli chcecie wygrawerować raz na jakiś czas coś większego, nawet dla siebie, no to jest problem, tak? No bo po prostu jest tu ograniczona ta powierzchnia. Kiedy każdy zwykły laser wygląda tak, że ma przeważnie jakieś nawet mikronóżki, już nie liczę dokupionych dystansów, no to rama dołem jest przelotowa, czyli możecie, nie wiem, dwumetrową deskę podłożyć, wygrawerować sobie jakąś grafikę, przesunąć tą deskę i tak dalej, a nawet jak macie na przykład jakiś tam laser, kiedyś testowałem, co nie miał przelotowej ramy, że cała rama leżała na blacie, no to kurczę, słuchajcie, podkładacie sobie kołeczki, dystanse, drewienka, kantóweczki, cokolwiek, podnosicie go do góry i działacie, tak? Jak to wygląda tutaj? Ja jeszcze tego nie robiłem, ale widziałem, jak dokupują ludzie tą podwyższaną przystawkę i żeby ją zamontować, trzeba odkręcić tutaj tak jakby spód, podłogę tego lasera i wtedy tam już jest wolna przestrzeń, więc wtedy można by było odkręcić tą podłogę, podłożyć jakieś tutaj, wiecie, kołki drewniane i podnieść tego X-Toola do góry i włożyć cokolwiek tam chcemy. Kwestia, czy wiązka lasera tam dosięgnie, raczej dosięgnie, bo ona się nisko opuszcza bardzo. Nie robiłem tego, więc mówię tylko tutaj, daję taki pomysł, że coś takiego jest. Musiałbym to sprawdzić, żeby Was w błąd nie wprowadzać. Oczywiście wtedy przy takiej samoróbce tracicie no tą najfajniejszą rzecz, czyli szczelność tej obudowy, że to Wam wszystko gdzieś tam odciąg fajnie wydmucha. No ale zapewne da się. Jednak warto wspomnieć o tym, że nie jest to, wiadomo, idealny laser i tak dalej, że on tutaj ma wszystko super, hiper, tip-top. No to jest jednak ograniczenie. On nawet wręcz tutaj ma mniejszą powierzchnię, o ile tutaj ma większą, to tutaj na górę ma mniejszą niż klasyczne lasery. No i dobra, słuchajcie, troszeczkę tak jak zwykle się rozgadałem. Ja, no mówię, dużo testowałem tych laserów standardowych. Ja już tam na początku, chyba na pierwszym filmie tego X-Toola powiedziałem Wam, że odrzucałem już mnóstwo propozycji testów lasera, bo mi się to po prostu znudziło. I o ile na początku zachłysnąłem się tymi laserami, to potem mi to się nie tyle szybko znudziło, co bardziej bym użył słowa, że mi troszeczkę zbrzydło, ponieważ ten zapach, który mi się tutaj tworzył w warsztacie, ta zadyma, która się potrafiła wydostawać też do mieszkania, mnie troszeczkę irytowała, natomiast odkąd mam tego X-Toola, na nowo, że tak powiem, cieszyłem się z grawerowania i z tego, że nie wiem, jest tam jakieś mała pierdółka, wiecie, do wygrawerowania, do wycięcia, schodzę, wkładam, zamykam obudowę, wyciągam, fajnie, czysto, nic nie śmierdzi i znowu tak naprawdę zacząłem chętnie korzystać z laserów. Oczywiście to, co powiedziałem na początku filmu, czyli pamiętajcie, X-Tool mi nie zapłacił za żadne tutaj wychwalanie tego lasera na tym filmie i też możecie, no ja po prostu chciałem Wam pokazać, jakie mniej więcej są korzyści tego droższego lasera, a nie musicie tego wszystkiego tak samo interpretować jak ja, bo możecie powiedzieć, że macie materiał, zbudujecie sobie bez problemu jakąś obudowę, że wystarczą Wam okulary z zestawu, że wystarczy Wam laser GRBL, który jest darmowy, prawda? I to wszystko, co ja powiedziałem, to wtedy nagle, no wiecie, nie ma sensu tak naprawdę, dlatego chciałem Wam tu przedstawić jakiś punkt widzenia mniej więcej, jak to wygląda z mojej strony, jako osoby, która po prostu już przetestowała sporo tych zwykłych, że tak powiem, tak jak mówiłem na początku, czyli laserów o zwykłej konstrukcji ramowej bez zamykanej obudowy. I oczywiście wiem, że dosyć mocno chwalę ten laser i możecie sobie pomyśleć właśnie, że skoro go dostałem od X-Toola na współpracę, to go wychwalam, tylko że no teraz ja na przykład pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. Ja mówię o tym laserze lepiej w stosunku do innych laserów, które testowałem, a wszystkie lasery dostałem na współpracę, tak? I o ile wcześniej miałem taki laser 36-waltowy, wtedy Wam mówiłem, że to jest najlepszy laser, bo był taki, jaki wtedy testowałem, to po prostu dla mnie, na moje potrzeby, na chwilę obecną to jest najlepszy laser diodowy, z jakimiś tam ograniczeniami, ale jednak laser, na którym się najfajniej pracuje. Jeżeli macie budżet taki, że wystarczy Wam na tego X-Toola, to myślę, że warto się po prostu zastanowić nad tym, do czego taki laser potrzebujecie i czy te rzeczy, które w X-Toolu macie na plus, będą dla Was wystarczająco warte tego, żeby dopłacić taką kasę. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!